to w czym wtedy ta duma narodowa? W tchórzostwie, kurde! Duma, narodowa duma! Kiedy ksiądz udawał się do konfesjonału i zobaczył mężczyznę, który był z tyłu kościoła, ten mężczyzna spojrzał się na księdza i z taką złością powiedział: czego się, kur, słowo niecentralne, gapisz? Mam ci zaraz przy, pier, i znowuż słowo niecenzuralne. Ksiądz udał się do zakrystii. Duma narodowa, to w czym narodowość tej dumy, lub w czym duma tej narodowości, tego narodu? No właśnie, że w tchórzostwie, w niemożliwości obronić katolicki kościół polski, w tchórzowskiej niezdolności, w pierskości i bezradności w obronie kościoła polskiego. Ale mówią, że narodowy katolicyzm, nacjonalizm narodowy, katolicki narodowizm, narodny katolicyzm, nacjonalistyczne katolictwo i reszta. Takich politycznych, pustych przemówień w stanie narodowców. Jaki to wstyd, jaka to wielka hańba dla tych, kto to mówi. Bo ludzie czekają, kiedy wy obronicie kościół polski od napadów paskud podlin, nie tylko lewackich, satanistów, różnych idiotów i reszta. Od napadów wrożej kultury, która przedstawia antypolską, antykatolicką kulturę. Ona napada na kościół, narodowcy krzyczą, narodowy katolicyzm i reszta. Ale nic nie bronią tego kościoła, bo już wiadomo, te ci ludzie, których złapano, tych podlin paskud, policja złapana, to trzeba u policji brać jakiś tam wyciąg, ucieczkę tych danych, tych podlin i uczyć ich. Jak to potrafią uczyć, pouczyć z wielkimi mięśniami, napompowanymi w halach sportowych, narodowców, które, kurde, w Przemyślu rzucają się na starców, na dziadków, tam, na młodzież, dziewczyn, chłopaków młodych, które idą procesją, marszem, chrześcijańskim marszem, z praporami, z flagami ukraińskimi, w ucztę, w cześć strzelców sieciowych, którzy walczyli również w cudu nad Wisłą i gdzieś tam obok Przemyśla pochowany. A ci napompowane kabany takie, kurde, rzucają się na nich. No tak, niestety, jeden dziadek krzyczy, jeszcze Polska nie zginęła, coś, ale muszę zginąć. No, sprowokowany ten idiot, no starzec, stary dziadek, no jak to zginąć, kiedy ty mieszkasz w tej Polsce, chodzisz po tej Polsce, żyjesz i takie bzdury mówią. Ale jego sprowokowali. Tak, niestety, takich idiotów wiele, choć to starszych, choć młodych. I oni na prowokowanie mówią, a tu bez żadnych prowokacji. Tylko kultura ta lewacka, tam ta Soroszowska, bojówki lewackie. Prowokują specjalnie, burzą ten ład chrześcijański w Polsce, żeby napadali na kościoły i na świątynie polskie i bezczeszcili. A ci tchórzy, znając ich duszę tchórzowską, pseudonarodowców, oni będą milczeli właśnie, że. I na to i będzie skierowana ta wszystka kultura ta soroszowska, żeby bezcześcić i obrażać, kiedy nie ma żadnych ukarań tych obraz. I nadal obrażać i nasilać te obrazy, nasilać, patrząc na bezbronność i kościoła polskiego, księdzy i na bezradność Polaków. Na to patrzą ci machinatorzy, aferzysty, kombinatory po schematu, któremu po schemat taki, że kiedy nie bronisz, tylko bla-bla-bla, nie widzą, to oni napadają bezczeszczą i ta kultura przychodzi w zaniepad. Ale w ostatnim czasie ci graficiarze, którzy promują zło,
i wypisują w różnych miejscach. Trzeba reagować, bo wdzierają się coraz bardziej. Granice zostają przekraczane i wchodzą już do przestrzeni sakralnej, do środka budynków. Jeszcze na chwilę wracamy, bo ksiądz przypomniał tutaj jeszcze jednej scenie sprzed kilku dni. На 30-м року праве неподлегложче дожить чим до такій hańbiście. Co wydarzyło się tutaj w bazylice świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie, wiadomo na pewno, że trzech mężczyzn wdarło się na teren parafii, swoje kroki skierowali na samym początku do zakrystii, tam od zakrystianki zażądali najpierw różańca, później ornatów, byli bardzo agresywni, więc kobieta zadzwoniła po księdza proboszcza, gdy ten przyszedł, wtedy doszło do ataku. Posłuchajmy. Byłem zakrwawiony cały. Udało mi się po prostu otworzyć drzwi, krzyknąłem na Kościół, że jest napad. Chciałem dzwonić po policję. Pracownika, który jak w samej mojej obronie, też mu przeciął wargę, tutaj po prostu twarz, by pomastrzywał. Od świadków wiemy, że ten atak na księdza proboszcza był wyjątkowo brutalny. Jeden ze sprawców rzucił się na proboszcza z różańcem w ręku, rozciął mu policzek krzyżem od różańca, gdy kościelny próbował pomóc proboszczowi, również został uderzony w twarz. Księdzu proboszczowi udało się czołgać do kościoła, tam wezwał pomoc, parafianie zadzwonili na policję. Co jeszcze w tej sprawie wstrząsa, to to, że mężczyźni chcieli dokonać świętokradztwa, chcieli odprawić mszę świętą, do tego były potrzebne im ornaty, mówili o udzieleniu ślubu, rozmawiali między sobą na temat tego, czy mają przy sobie obrączki. Parafianie tutaj w Szczecinie są wstrząśnięci tym, co się wydarzyło. Dzięki tym oszustom, pseudonarodowcom, które tylko krzyczą, a nie bronią. Przecież można wziąć z policji dane tych podlin, które obrażają, biją księdzy i mają mięśnie w halach sportowanych, wysportowanych i potrafią pouczyć, nauczyć tych podlin, że satanistów różnych, paskud, żeby oni nie napadali na naszą kulturę chrześcijańską, a oni nic nie robią, to w czym wtedy ta duma narodowa? W tchórzostwie, kurde. Tak, ja rozumiem, że w polskim kościele są wiele problem. Najpierw powiązanych z celibatem. Tam, gdzie księdzy nie mogą mieć instytut rodziny, instytucji, żeby nawet przez tą instytucję posiadającą normalny rozwój tej rodziny, ksiądz, kobieta, dzieci. Udowadniasz społeczeństwu, że to normalne, mieć dzieci i rozwój katolickiej rodziny chrześcijańskiej na swoim przykładzie. Zamiast tego wychodzi to, że szatan kurde przez przyrodną działalność człowieka, mężczyzny rozwala normalność, kiedy nie ma tej energii seksualnej i reszta wyjścia do normalnego. Ona wychodzi tam, gdzie wychodzi, niestety. I przez to lewaki, przez tą osterkę, bardzo poważną osterkę, i nie tylko lewacy, a i w ogóle dziennikarze, jak Tomasz Sekielski, robią filmy, nagrywają o tym grzechie, z którym nie mogą uporać się i pokonać go niektórzy księdzy, nie wszyscy, ale niestety większość tych w tym gronie księdzy, kleryków, ukrywa to, zamiast tego, żeby wypierdalać, bo to samo, co i lewactwo. То ten grunt związku, człowiek, kościół, Bóg i na obrót, tam gdzie nie są księdz pośrednik, a on pomocnik, dopomoga do pośrednictwa z Chrystusem, z Bogiem naszym wszechmogącym, i również nie są pośredniczka i Matka Boska, a tylko pomocnik
do pośrednictwa z Chrystusem. Otóż nie wszyscy mogą podołać to, a ci narodowcy, którzy korzystają i to również, jak razem z lewactwem paskudnym, chorym, debilnym lewactwem, oni, ci narodowcy, w obliczu Mendlera korzystają się z tego grzecha, tych księdzy i zaczynają lić bagno, lić brud na kościół przez to, że im nie dali skorzystać się z funduszu kremlowskiego i robić dywersję przeciw Polsce. To wiesz, naszułać nację na nację, ukraińską, polską i resztę. To dla tego ich było wcielone w te kościoły i kiedy ten kościół wypierdolił, wygnał pod dupę tego Mendlera z tego kościoła, żeby on tam nie paskudził swoją obecnością ten kościół, to ten Mendler ze złością teraz paskudzi i oczernia ten kościół. Razem z tym samym lewactwem, z tą kulturą. Otóż chore, zdeprawowane lewactwo, w którym nawet nie ma żadnych przedziałów. Dla nich to jak obowiązek. Pedofile, różne seksualne dewiacje, zmiana płci i reszta degeneracji. To obowiązek u nich dla lewactwa. Degeneracja to dla nich obowiązek. Nawet nie owoc zakazany, jak dla w ogóle kultury, to coś to, owoc zakazany, tak, to pchają się do tego, bo to zakazane coś. I dlatego to przyjemnie, to pobudza, to podsyca i reszta. A u nich to w obowiązek w ogóle. To totalna degeneracja w ogóle nacji, żeby nie było narodów, narodowości, żeby nie było nacji, a żeby byli tylko bogaci i biedni. I żeby globalnie kierować tym światem, żeby nikt żadny nie mógłby im coś w tym zaprzeczyć. Po prostu wielki kapitał rządzi wszystkimi. Żadny nie ma w tym głosu swego. Nawet pierdnąć nie ma. Będzie jak. Otóż chore lewactwo zdegenerowane totalnie. Które to lewactwo obraża, deprawuje, demaluje i profanuje kościoły polskie, bije polskich księdzy bezkarnie, bo tacy jak Mendler, oni stwarzają atmosferę taką, że ludzie myślą, że to i jest ten Mendler narodowiec, że on jest nacjonalista. I ludzie nie chcą tego Mendlera w ogóle nie to, co tam widzieć, a obok na jednym tym kilometrze srać razem z nim nie chcą, bo to też chora postać, która robi из опинии нормальный национализм, так как и Брейвик зробил в Норвегии в свой час, он робит из нормальности, из нормального национализма, робит тотальное кламство, идиотизм, схизофрения, и для того выходит же бронить польский костел не макому, то выходит плюс Мендлер, выходит плюс чьи ксензы, которые не могут упорать все с шатаном, с дьявольностью шатанском, через целибат, о котором Библии тоже вниз не поведено, и разом выходит страшные вещи, что сами поляцы, ну, не бы то им не потребны, то робить, бронить польский костел. Хотя и маем и меньше напомпованы, и молодежь маем, и в халях спортовых, але бронить польский костел не макому, то что? В тем выпадку треба просить бандеровцев, чтобы они бронили костел польский, чтобы они приезжали, учили мову, язык польский, осідляли еще там в Щечине, принаймні, и бронили костел польский, працовали там, выучили культуру польском. Так выходит. И выходит на то, с того выходит, что тен народовизм, тен нібито націоналізм, в видавництве псевдонародовцев люб попросту ошустов, которые выдаем себе за националистов, за народовцев, крики пиаровства для того, чтобы достать чем до корыта политичного и краднуть форсу у поляков. У тих поляков, которые теж не могут ни сделать
obronić swoją kulturę chrześcijańską. Też nie mogą zrobić. To kto za nich coś będzie robił? Тут в Україні, куди націоналісти роблять з тим щось, коли деправуємо, ображаємо символи народу, коли злопанно. А тут і отварто в Польщі, отварто, куди роблять такі чини подлінські, паскудні. І не боїмося, ніх їм не бачить якась та кара, там, пінежна, щось там, і тиля. І ні цвінці, кара якась там пінежна, і там... Працю якісь там до того дожив ще той фейковий націоналізм в Польщі. Же велика ханьба, встид, просто недопомишлення, який встид. Таке паскудство, сам не укарано. Родиці справляємо дітей до школи, тих дітей там бендом на адженди, на помповивали педальському культури, збоченом культури. Ніць ніх не може зробити з тим, бо лівацтво там в тій Варшаві зажонзо по Грюнкевич вальс і решта. І безшешом святині католицькі, християнські, то наші святині, католицизм, там православ'я і решта, то тільки деномінації, то тільки конфесії тільки, а наша віра, то християнство в Христусе, а його паскудзом. І безкарне безброння, то робище, систематичне, бо то така політика. І виходжу так, а то дума народова дума, польська тільки для поляків. Ну то покажте, поляці, на це ви здольні, на це ви здатні. Покажте, а ніць, тільки фейк. Же ми поляці, бла-бла-бла, політика докорита, вкраднуть. Це щось у інших поляків, у таких самих поляків, як і вони. Ні, тільки на гаслах, на піарскощі докорита тільки, до політики. А якісь там кщензи, якісь там костьови, якісь там фігури Матки Боскі, Єзуса Христуса, нашого Бога Всехмогонця. Це нікого, то в агулі нікого не дотичить. На тилі здольні, здатні те поляці, жончить в тій Польщі. Важно, ясно же, що треба і молитися, щоб Бог там ситуацію якось то відпроваджував від Польщі. І щоб грона своїх поляків, християн, католіків, інших деномінацій була в гроні Боскім і відділена була від тих подлін, від шатана, там, сатаністів ружних. Але того трохи замало, щоб ніц не робити, а тільки молитися. Бо як ми відімо, Бог дав чоловіку, опроч інстинкту, є ще і воля. З тим воля чоловік сам повинен те ситуації у себе кренчити. Отак, куди можна молитися? Дума народова, дума, а де туса? Дума, а? Дума, де ти єстиш? Дума, куди, нема дійсь тей думи. А, сон. Тхужовство народове. Замість думи. Тхужовство народове. Jeden став на зевнуч, а двух було вевнуч. Ten jeden był no, niby taki po prostu stojący, a ten niby się modlił. Tam po prostu, ja mówię, proszę pana, to nie jest. І я добре розумію, що ten цілком хворий, здеправований левацький ідіотизм, неповторжальний смак ханебності, насиціоний, підсиціоний ще опроч того, переконаннями своїми хорими, умисловими, він ніде не буде прагнув якогось вибачення, припрощен від всехмогонцего, від сполучення польського, ні. У нього того нема, то ж хорий здеправований мозг. І той хорий, нестати, левацький мозг, нема жодних засад, застережень до сполучення польського, до нормальності. Його ніде не тягне юж. Бо він розуме тільки страх, коли його чимось, коли його тільки ганяш і стважиш йому, якось причиняєш йому якомусь буль. Втеди його мозг тільки щось розуме. А до тих пор он бенджі робив і надаль своє паскудство. І бенджі вписував
że w Konstytucji Polskiej mają być afery Tuska, degeneracji, deprywacji. On będzie za to walczył ze swoimi chorymi, psychicznymi zaburzeniami, przekonaniami, gdy jego nie, gdy ludzie normalne, społeczeństwo, jemu nie staną na przeszkodzie, na przegradzie. Do tego stopnia będzie to społeczeństwo rozwijało się z tej, z tą degeneracją. Tylko masy społeczeństwa chrześcijańskiego, polskiego mogą stać przeciw tego i obronić swoją kulturę. Tylko wiele, wiele mas ludzi. A oni nie wychodzą bronić, walczyć ze swoją chrześcijańską godność. Bo oni mieli gdzieś tą godność, tą kulturę swoją chrześcijańską, polską, propolską. Oni mieli gdzieś, oni wtedy pragnęli walczyć za godność, za tą kulturę, kiedy byli biedni. A teraz, kiedy już zamożni, bogaci, jeżdżą za granicę do Niemców, wszędzie, jak i Ukraińcy, dupę liżą bogatym, pracują, zarabiają. Teraz im naplucz na tą kulturę swoją chrześcijańską. Tutaj są przyczyna i motyw najgłówniejszy. No niestety, jak nie ma komu bronić tą kulturę chrześcijańską, to na to mają Polacy, na to ma państwo narodowców, nacjonalistów. Oni mają zadbać o tym, o tą kulturę chrześcijańską i bronić ją. A oni też nie bronią, бо стали таці, такі самі, як і левацтво, то здегенеровано паскудно. Вони стали хорими популістами, вони стали прагненням до жарча польського корита політичного, щоб дорватися до влади на піарі і жрити, блін, і ніць не робить. І це то означає, що Польська є сон, вартощі теж сон, але броніч їх нема кому. То właśnie i jest degeneracja. I tak wychodzi, Polacy, że im bogatsze i zamożniejsze społeczeństwo, tym każda jednostka w tym społeczeństwie staje się bezużyteczną dla społeczeństwa jednostką i w całości bezużytecznym narodem dla samego siebie. Nacja bezużyteczna dla samej siebie. To są przecież chory wstyd i hańba. Light is falling.